Dosłowne znaczenie słowa procent to jedna setna. Jeden ze stu. Mówiąc siedem procent, mamy na myśli siedem setnych. Siedem ze stu, czyli siedem setnych. Zobaczmy teraz. Czy uda nam się przeliczyć 601 tysięcznych na procenty? Chcemy uzyskać procenty, czyli setne. Najpierw zapiszmy naszą liczbę jako 601 pierwszych. Każdą liczbę można podzielić przez 1, nie zmieniając jej wartości. Teraz pomnożmy ją przez 100 setnych. 100 setnych to 1. Mnożenie przez 1 też nie zmienia wartości liczby. Mnożąc przez 100 setnych przechodzimy jednak na postać ułamkową. W mianowniku mamy więc 1 razy 100, zaznaczmy, czyli 100. Licznik 0,601 też mnożymy przez 100. Mnożąc ułamek dziesiętny przez 10 przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo. Mnożymy przez 10, mamy 6,01. I znów przez 10, gdyż w sumie mnożymy przez 100. Wyszło 60 60,1. 0,601 razy 100 daje 60,1. 60 Jeszcze raz. 0,601 mnożymy przez 100. Najpierw przez 10, przecinek idzie o jedno miejsce w prawo. I znów przez 10, przecinek znów w prawo. Czyli przez 10 i znów przez 10. Tak mnożyłem. Mamy więc taką formę, jaką chcieliśmy. W liczniku 60 i 1 dziesiąta w mianowniku setne. Zapiszmy to tak: 60 i 1 dziesiąta setnych. Czyli 60 i 1 dziesiąta Możemy to też zapisać za pomocą symbolu 60,1%. I gotowe.